150 morsów z Grudziądza, Torunia, Włocławka, Kwidzyna i innych stron Polski, a może nawet jeszcze więcej, rozpoczęło oficjalnie zimowy sezon kąpielowy 2013 w Grudziądzu. Dzisiaj to zaiste taka impreza, można by powiedzieć, wojewódzka. Impreza jest nasza, miejska, grudziądzka, ale faktycznie zaprosiliśmy dzisiaj gości z Torunia, z Kwidzyna, z Włocławka. I gościmy dzisiaj, więc faktycznie jest nas dużo i jest nam bardzo przyjemnie, że skorzystali z tego zaproszenia. To już kolejne takie spotkanie, już utarta tradycja i teraz dzisiaj, w dniu dzisiejszym, no, wyjątkowa liczba uczestników. Tak, faktycznie rozpoczęcie i zakończenie sezonu u nas jest taką imprezą, na którą zapraszamy gości z zewnątrz, a że dzisiaj dopisuje nam piękna pogoda, stąd jest nas tak dużo. Rozpoczęło się od ślubowania nowicjuszy. W poczet neofitów przyjęto nowych pływaków. Odbył się chrzest i uroczyste ślubowanie oraz różnego rodzaju testy. W tym roku Neptun z małżonką. Tak, wszystkie ważne wydarzenia, które dzieją się w życiu Neptuna, odbywają się z udziałem małżonki. Witamy królową. Witamy. Oczywiście będzie zapewne przeprawa dla nowych topielców. Ależ oczywiście, nie tak prosto dostać się do tego towarzystwa. Trzeba spełnić kilka i zdać kilka egzaminów. Ale miejmy nadzieję, że wszyscy sobie radę dadzą. Myślę, że tak. Jeżeli sobie nie dadzą rady, to nie nadają się na morsów. No oczywiście po topieniu i podtapianiu impreza i rozgrzewka. Nie będzie czegoś takiego jak podtapianie. Neptun dba o swoich ludzi i będzie pilnował, żeby wszystko odbyło się bezpiecznie. Co do drugiej części tego pytania, oczywiście impreza będzie. A tutaj małżonka, królowa, na pewno będzie pilnować Neptuna, żeby ten za mocno się nie utopił. Oczywiście. Taka jest rola żony. Następnie w barwnym pochodzie spragnione kąpieli morsy przeszły nad jezioro. Musimy zrobić próbny układ. Zanim jednak wszyscy wskoczyli do wody, rozgrzewkę poprowadziła Marlena Wawrzyniak, najsilniejsza kobieta w Polsce. Wśród kąpiących zarówno nowicjusze, jak i zapaleni w boju wieloletni morsowie. Pierwszy raz? Nie, już morsuję od 2 lat. Jak pogoda? Super, naprawdę dopisała. Widać, że sprzyja morsom. Taka trochę nie zimowa. Chociaż morsy lubią i lodowate przestrzenie również, tak. Który raz w wodzie? No dzisiaj pierwszy raz. A, czyli taki, można powiedzieć, początkujący mors. Tak, początkujący. Jak wrażenia? No super, zadowolony jestem. Przypuszczam, że będę kontynuował. Zimno? Zimno, ciepło, gorąco. Zależy gdzie, na powierzchni skóry zimno, w środku gorąco. No ale rozgrzewka chyba pomogła. Pomogła. Ja się zawsze mocno rozgrzewam, cię wyjątkowo słabo. To pierwszy raz czy kolejny? 220. No to weteran prawie wojenny. 6 sezonów, 6 teraz sezon. Pogoda co prawda trochę wiosenna, jednak to dopiero początek sezonu. Witam, Stanisław Kijanka, toruński morz, witam. Jak pogoda, no bo to chyba tak dziś nie do końca zimowo, można powiedzieć trochę letnio. Powiem szczerze, no tak jak i się czujemy się wiosennie zamiast zimowo, aczkolwiek miejmy nadzieję, że niebawem przyjdą te nasze upragnione mrozy, że będziemy mogli się kąpać w przeręblu. Bo jak wiadomo, że w przeręblu się o wiele, wiele lepiej kąpie niż w takiej wodzie, aczkolwiek woda zawsze zdrowia doda. No są też toruńskie morsy w Grudziądzu. Oczywiście, przyjechaliśmy jak zawsze. Rozpoczęcie sezonu. Nowicjusz czy już taki weteran? No ja już kąpię się od 1,5 roku. Czyli można powiedzieć, że... Aha, 1,5 roku? Czyli drugi sezon? Tak. I jak wrażenia? Bardzo pozytywne. Zachęcam wszystkich, którzy wahają się i mają obiekcje i wątpliwości, bo naprawdę warto. No ale pogoda dzisiaj to zaista letnia. No pogoda jest przepiękna, może trochę nie pasuje do morsów, no ale jakoś trzeba sezon zacząć. Słóweczko? W wodzie pomoc medyczna zawsze na miejscu. Pomoc medyczna na miejscu. Oczywiście zawsze i o każdej porze doktor Pawica ci pomoże. No tutaj rozgrzewka i duży wkład w rozgrzanie morsów, szczególnie tych początkujących. Różne tańce? Oczywiście, breakdance, wszystkie tańce sportowe, wygibańce, tylko chodzi o to, żeby się porządnie rozgrzać, dobrze nie zapocić, nie spocić, zrobi się ciepło, rozbieramy się, wchodzimy do wody. Jest z nami diabeł. Witam wszystkich aniołów!
no, tu wspierał rozgrzewkę i ślubowanie? Tak jest, starałem się wspierać i rozgrzewać naszych gorących morsów z całego województwa. I jaka tu diabelska mość miała rolę? Pomagałem w organizacyjnie przy naszemu wodzowi Neptunowi. Po kąpieli na rozgrzewkę wszyscy udali się na ciepły posiłek.